Cześć, jestem Kubiks i witajcie w filmie, w którym chciałem wam pokazać walkę z bossem w Minecrafcie Pre-Release 6. Więc nie przedłużając, stworzę sobie nowy świat. Zagram na modzie Creative, chcę wam tylko pokazać, więc to będzie Creative, a nie żaden inny. Nie zmieniam sobie tutaj żadnego seedu, nie mam wam też nie radzę jakiegoś seedu specjalnego wprowadzać, ponieważ bardzo łatwą rzeczą jest znalezienie twierdzy za pomocą oczu Endermana. Mianowicie, gdy wyrzucimy prawym przyciskiem myszy oko Endermana, ono zaprowadzi nas do najbliższej twierdzy, gdzie znajduje się portal do końca, gdzie znajduje się boss, czyli smok. Tutaj znajdę oko Endermana. Znalazłem. I ono poleciało w tamtą stronę, czyli muszę się udać właśnie tam w poszukiwaniu twierdzy. Ja to zrobię w przyspieszonym tempie, bo to trochę trwa, a nie chcę wrzucać filmu po pół godziny, więc oglądajcie film w przyspieszonym tempie. To na razie tyle, co chciałem powiedzieć. No i znaleźliśmy to miejsce, niestety wygenerowało mi się to pod wodą twierdza, więc będę miał tam trochę utrudniony dostęp, ale jestem na Creative, więc sobie to obuduję, to miejsce kamieniem. Nie przychodzi mi do głowy żaden inny materiał użyteczny, no niby każdy jest użyteczny, ale ten był na samym. No dobra, to ja to obudujemy to i już chodzi. Chyba to źle wykombinowałem. No dobra, stop. I udało nam się. Dostaliśmy się właśnie do pomieszczenia. Tylko, że to było w wodzie. Pewnie oglądaliście w filmach innych użytkowników. Tak wygląda to miejsce w twierdzy, gdzie jest portal. Tutaj akurat była lawa, ale ją musiałem oczywiście zalać wodą i się zrobił się obsydian. Że niby dla efektu zrobię, tylko znajdę tutaj wiaderko, bo tutaj się już całkowicie gubię. No to dla efektu. Proszę bardzo, jest tak jak powinno. I teraz musimy tu w te miejsca, bo musimy włożyć oczy Endermana. Tutaj już radziłbym wam się przygotować przed wejściem do końca, do tej strefy koniec, ale najpierw uruchomię portal. No, jest. Tutaj już możemy się przygotować do walki. Mianowicie najlepiej jest wziąć diamentowy miecz, no bo co oszczędzać. To jest creative, diamentowy miecz i co? I łuk ze strzałami. Tylko chwila. Muszę go tutaj namierzyć, bo znalazłem. Dobra. No to wchodzimy. Koniec jest strefą małą. Nie należy do jakichś największych. Widzicie, już się pojawił na górze znaczek Boss Healed. Czyli życie bossa. Zazwyczaj ta platforma z obsydianu pojawia się gdzieś dalej. Ale jak mówiłem, strefa koniec jest tak jakby wyspą. Występują na niej endermany, żeby nie było gram na
poziomie trudności normal. Tak, normal. Ale i tak to mi nie zrobi większej różnicy. Boss leczy się za pomocą właśnie tych punktów. Tych, no nie wiem co to jest. Więc nie pokonamy go, dopóki nie zniszczymy ich wszystkich. Bardzo trudną rzeczą jest zrobienie tego, nawet tego, zrobienie tego jest na survivalu. Na creative to jest wręcz banalne. No to jest, gdy zniszczymy, to jest tak jak po wybuchu Clippera. A najpierw wypadałoby je wszystkie poniszczyć, bo inaczej nie mamy żadnych szans z bossem. Bo co chwilę się będzie leczył. No dobra. Nie mam żadnych umiejętności do strzelania za bardzo. Jakoś nikt na tym nie, pracowałem. Chyba po prostu polecam. Całą walkę i zniszczenie tych punktów, gdzie on się leczy, pokażę wam już w przyspieszonym tempie, bo to naprawdę długo trwa. To, no to miłego oglądania. Udało. Pokonałem bossa. Wygląda w ten sposób wygląda zakończeniem pokonania go. Wylatuje z niego mnóstwo doświadczenia. Oczywiście na Creative nie mogę go zebrać. I teraz pojawia się portal do normalnego świata, już do powrotu z końca. Zawsze mnie ciekawił powrót z końca. To wejdziemy. Oczywiście pokażą się nam napisy końcowe, niby teoretyczny koniec gry. No, też ciężko jest, że niby kto wymyślił coś takiego, że koniec gry, że da się skończyć grę sandboxową takiego typu jak Minecraft. Uważam, że to trochę głupie. No nie wiem jak wy. Tutaj pokaże nam się coś o naszym graczu. Jakoś niespecjalnie chciało mi się tu tłumaczyć. Ale na razie nie będę zawracała głowy głupotami. O, właśnie to, o czym mówiłem. Więc jak na razie to
tyle, wy oglądacie to, chyba wam to przyspieszę, albo nie. Po prostu będzie to bez mojego komentarza głosowego. No to tyle, co ja mam jak na razie powiedzieć. Szacunkiem dla twórców gry, ale najpierw muszą znaleźć gościa, który to wszystko, który wyczeka do końca tych napisów, a potem muszą znaleźć gościa, który będzie czytał to do końca. No sorry, ja nie mam zamiaru czekać, naciskam escape i wychodzenie ze strefy. Koniec, jak mówiłem, że to jest teoretyczny koniec gry, miałem na myśli właśnie to, że nadal możemy grać na tym świecie. Pojawiliśmy się w miejscu mojego spawnu na tej mapie. To tyle jak na razie. Nie wiem, to tyle. To koniec tego filmu. Jeśli wam pomogłem, to dajcie łapkę w górę. Czyli komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie.